Zastanawiałem się, jak zacząć, no i tak pomyślałem, jak w ogóle wy możecie się czuć jako deserter już od tylu lat, nagrywając płyty, krytykując tą otaczającą nas rzeczywistość i czy to nie jest takie frustrujące troszkę, no nie, takie demotywujące, no nie, że tyle lat już wyrażacie jakiś swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje i jakby ta sytuacja zamiast być coraz lepsza, widzimy, że no, coraz lepsza nie jest. No fakt, że jest taka refleksja w pewnym momencie, że bardzo byśmy chcieli, żeby coś się zmieniło i te zmiany owszem są, ale nie w tych miejscach, które wydają nam się najważniejsze. To też nie jest tak, że my jesteśmy zespołem, który jakby zajmuje się krytykowaniem. No po prostu opisujemy pewne zakresy rzeczywistości, no i one tak wyglądają naszymi oczami, więc jakby to nie jest ani jakieś założenie takie, że będziemy pisać o tym i o tym, tylko tak nam wychodzi po prostu. Taka jest specyfika tego zespołu, taka jest specyfika moich tekstów. Przypuszczam, że pewnie by mi potrafił inne, ale jakby charakter zespołu jest taki i nie wyobrażam sobie, żeby akurat zespół Deserter nagle zmienił swoją linię na jakąś, nie wiem, abstrakcyjną, czy na jakieś wygłupy, czy na jakieś bardzo osobiste wyznania dotyczące, nie wiem, własnych przeżyć emocjonalnych. No jakoś nie pasowałoby mi to. Ja myślę, że zresztą nikomu by to nie pasowało, no bo zespół ma taki charakter i staramy się w tym, co potrafimy robić, robić to najlepiej, jak się da. I to chyba się udaje, bo sądząc po odbiorze, chociaż jeszcze nie mamy takiego szerokiego odbioru, bo płyta dzisiaj dopiero się pokazała na rynku. Natomiast od tych, którzy słyszeli płytę, a słyszało tam, nie wiem, parędziesiąt osób, no to wszyscy mówią, że jest fajnie. Natomiast jak to będzie szerzej odebrane, no to się dowiemy lada moment. Mam nadzieję, że tak jak byśmy chcieli, czyli żeby ludzie byli zadowoleni z tej płyty. Zadowoleni w jakim sensie? To jest tak, że no, każdy ma jakieś oczekiwania, kupując płytę, prawda? No, chciałby, żeby ta płyta mu się podobała. A to, czy mu się spodoba, no to prawdopodobnie będzie zależało od tego, czy trafiliśmy w jego sposób postrzegania świata, czyli jakby się zgadzamy na pewnych polach dyskusji, bo trzeba zwrócić uwagę, że te teksty to raczej są takie zaczepki, wokół których można dyskutować. Można się z nimi zgadzać lub nie, ale to jest jakiś tam powód do refleksji lub do właśnie rozmowy, ponieważ one nie są tak bardzo, bym powiedział, jednoznaczne. No jedyny tam utwór, który jest z wykrzyknikiem, z nakazem, czyli krzycz, co rzadko nam się zdarza, żeby komuś coś sugerować, co on ma robić. Natomiast w tym wypadku tak ta piosenka powstała z takim wskazaniem właściwie no, słuchaczowi, żeby coś takiego zrobił, no ale to jest jakby też wyjątkowa treść tej piosenki, dlatego ten refren wygląda tak, a nie inaczej. Wracając jeszcze do tych tekstów. No mamy, nie wiem, urodziłem się 20 lat po wojnie, nie ma radości, nie ma pokoju. Tak? Mamy też, co oni nam dają, czy jeszcze nie zapomniałem, czyli kawałki, które są już wiekowe, ale spokojnie mogłyby się znaleźć na tej płycie jako taki aktualny komentarz do tego, co się dzieje teraz. Jak myślisz o tych tekstach, które macie na tej nowej płycie, widzisz też jakieś numery, które mogą być takimi nie tylko bieżącym komentarzem do tego, co jest teraz, ale mają taki potencjał ponadczasowości? No zdecydowanie ja pisząc teksty zawsze staram się, no od dłuższego czasu, może kiedyś tak nie podchodziłem do tego w taki sposób jednoznaczny, natomiast teraz już świadomie piszę te teksty tak, żeby one jednak miały taki ładunek uniwersalności, żeby nie były tekstami, które się odnoszą do jakiejś bardzo jednej konkretnej sytuacji, bo takie teksty szybko się dezaktualizują. Natomiast to też jest tak, że trzeba umiejętnie wyczuć, że pisząc tekst i odnosząc się tym tekstem do czegoś, tak go skonstruować, żeby on mógłby być odniesiony do czegoś innego. Wiesz, płyta powstawała w krótkim czasie, w ciągu kilku miesięcy, kiedy naprawdę wydarzyło się bardzo dużo rzeczy jednocześnie i oczywiście te wszystkie nasze spostrzeżenia, emocje, niepokoje czy jakieś tam lęki, to wszystko się jakoś tam skumulowało w tej płycie. Myślę, że przez to też ta płyta ma taką mocną energię, taka jest energetyczna właśnie z tego, że to jest taka
wydestylowane te emocje, które nam towarzyszyły przy powstawaniu. Wiesz, no to był czas od początku pandemii, czyli od pierwszego lockdownu, a skończyliśmy w drugim lockdownie. Już nagrywaliśmy, kiedy już był ten drugi lockdown, wszystko znowu było powyłączane. I po prostu no, tak specyficznego czasu dawno nie było. Być może też ta płyta jest w pewien sposób szczególna, no bo właśnie te sprawy się wydarzały dookoła nas i one na nas wpływały tak, a nie inaczej. Jak obserwujemy to, co się dzieje nie tylko od czasu lockdownu, ale te ostatnie lata, to można powiedzieć, że te czasy dla punk rocka, dla punk rockowych tekstów no, są bardzo sprzyjające, bardzo pewnie inspirujące. No to oczywiście, że tak. Też z drugiej strony nie dla całego punk rocka i nie dla wszystkich punk rockowców czy zespołów, bo to środowisko już jest w tej chwili tak różnorodne, tak zmienne i z takimi różnymi, jakby to powiedzieć delikatnie, zapatrywaniami na rzeczywistość, że z wieloma pewnie się nie zgadzamy jakby w ocenie. Więc jakby tutaj zespół ma swoje grono odbiorców, ma swoich jakichś tam ludzi, z którymi jesteśmy w stanie się komunikować w sposób taki dość jasny, oczywisty i my rozumiemy ich, oni rozumieją nas i tych ludzi jest dość sporo. Także nie wiem, jak jest z innymi punkowcami, z zespołami punkowymi, czy oni również mają takie zdanie na te czasy, czy nie. No jedni mają, inni nie mają. Jednym się podoba to, co się dzieje, innym się nie podoba. Trochę się to środowisko pomieszało. Tak jak zresztą społeczeństwo w tej chwili już jest tak zamieszane, wiesz, tak trochę to wygląda, powiem szczerze, tak jakby politycy dobrze, znaczy nie wygląda, tylko tak jest, politycy bardzo dobrze się czują w mętnej wodzie, więc mącą nieustannie, żeby obraz był niejasny, bo jak jest obraz niejasny, to można różne rzeczy sobie po prostu tam jakoś na boku przepchnąć czy załatwić i społeczeństwo nie zawsze jest w stanie to wychwycić, a nawet raczej częściej nie jest w stanie niż jest w stanie. No tak jak mówisz, to jest teraz jest dość spore zamieszanie, dość spore podziały i to też w tym środowisku właśnie punk rockowym, no nie, bo też się bardzo pozmieniało i jak człowiek sobie śledzi nawet te fora, czy te dyskusje, które teraz toczą się gdzieś tam w środowisku scenowym, no to czasem tak, ja tak patrzę, powiem, że z takim lekkim niedowierzaniem, o czym tutaj ludzie dyskutują, jakie mają poglądy i jak czasem wręcz prawicowe, czy takie bardzo konserwatywne, no niektóre wydają się nieprzystające do tego środowiska zupełnie. No ja też jestem często zaskoczony, zdziwiony, ale to jest, powiem szczerze, chyba jednak sprawa technologii i dostępu do możliwości zabierania głosu, a nie to, że nagle oni się pojawili. Tak zaczynam ostatnio coraz częściej myśleć na ten temat, że tacy ludzie zawsze byli, zawsze mieli takie dziwaczne poglądy, które się nie sklejały w żaden sposób z takim ogólnym obrazem punk rockowym, ale jakby nie mieli takiego wyraźnego miejsca, gdzie mogliby się wypowiedzieć po prostu. No sobie i koniec, gdzieś tam się spotykali, wiesz, we własnym gronie. Natomiast teraz przez dostęp technologii wszystkich do wszystkiego, no to każdy może zabrać głos, każdy może wejść w każdą dyskusję, może wszyscy nabluzgać komu chce, może zostawić po sobie właśnie taki ślad, że wszystko będzie krytykował, nie przyjmował żadnych argumentów, nie będzie potrafił dyskutować, tylko po prostu będzie na zasadzie takiego, wiesz, takiego, no też nie chcę odniesień tutaj przyrodniczych robić, ale na zasadzie takiego niszczyciela po prostu, wiesz, no. Bo ja tak uważam i możecie sobie mówić, co chcecie, a właśnie, że nie. No i koniec. No i koniec dyskusji. Natomiast często tacy ludzie przejmują w ogóle dyskusje w sieci, bo jest ich bardzo dużo, jak się okazało. Nie potrafią dyskutować, tylko raczej są agresywni. W związku z tym ci tacy bardziej wrażliwi, którzy byliby skłonni do rozmowy, wycofują się, zostawiają pole i najbardziej widoczni są właśnie tacy krzykacze. Tacy ludzie, którzy są sfrustrowani, właściwie nie mają nic wielkiego do zaoferowania światu, oprócz tego, że potrafią świetnie komuś tam wiązankę posłać. To też fajnie to podsumowałeś, bo i też jakby do tej grupy wrażliwych też jakby się kwalifikuje, no bo czasem śledzę te dyskusje i już myślę, kurde, dobra, może coś się czas włączyć,
A po co wstrzępić ryja, bo wiesz, i tak nie przegadasz człowiekowi, nie? Tak, no właśnie dokładnie o to chodzi, że jakby w pewnym momencie opadają ręce i tak sobie, wiesz, bo ja kiedyś starałem się podejmować dyskusję, bo byłem dość właśnie aktywny. Widziałem, że często w tych dyskusjach też bierzesz udział, nie? Staram się jakby, wiesz, polemizować, ale już w pewnym momencie dochodzi się do takiej ściany, że polemika czy jakikolwiek wysiłek, bo wiesz, to się trzeba trochę też zaangażować emocjonalnie, nie? Żeby w ogóle chcieć tam wejść w to gniazdo os, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że to w ogóle to nic nie zmienia, bo być może ja wyrażę swoją opinię, być może ktoś to zauważy, ale jakby to nie zmienia absolutnie dalszego toku tej dyskusji, a może wręcz nawet jeszcze zaognia tą agresję, bo ktoś jest dotknięty, że mu się wytyka, że nie ma racji na przykład. Nie, takie, to są takie prymitywne sytuacje, ale tak działa w tej chwili ten świat. No właśnie też widziałem, że często też się angażowałeś w jakieś dyskusje na tych na forum, że tak powiem, publicznym i tak miałem wrażenie, że to trochę właśnie nobilituje czasem poziom. Jak mamy tutaj sytuację choćby z tymi koszulkami, no nie, i ich drukowanie. No, że to była taka dyskusja, że trochę było chyba dwa wieczory poświęcić, żeby to przeczytać. Nie? No to tak, no zdarzają się takie absurdy i po prostu, ale to masz z kolei ty rację, że nie ma sensu czasami nobilitować takich rozmówców i dawać im pola do popisu. Lepiej się wycofać, niech oni tam we własnym gronie to sobie rozstrzygną. To ani nas nie zmieni, ani my ich nie zmienimy, ani świat się nie zmieni przez to, że to się tam będzie kotłować w tym kotle. Chociaż powiem szczerze, jak tak szerzej się popatrzy na całe społeczeństwo, zostawiając tu środowisko undergroundu, czy punkowe, czy jakieś tam nasze muzyczne, to patrząc na szerzej na społeczeństwo, no to niestety ten tygiel jest powszechny, taki nieustanna bluzganina naokoło. Ludzie przestali już, stracili umiejętność rozmowy. Jest to jednak dużym, moim zdaniem, dużą zasługą działania polityków, bo politycy przyzwalają na to, dają przykład, to po pierwsze. Po drugie, choćby przejmując media publiczne, zapraszają ludzi, którzy właśnie tak się zachowują. Czyli jakby ten przykład idzie od góry, że to takie są czasy, że chamstwo jest zaproszone do jakby pełnoprawnej dyskusji. To się może źle skończyć dla wszystkich. Nawet dla tych, którzy cynicznie wykorzystują takich ludzi, żeby im rosło jakoś tam poparcie, bo to jest cały czas walka o elektorat, przeciąganie do siebie kolejnych grup społecznych. No ale to się może odwrócić w drugą stronę, bo nad takimi ludźmi agresywnymi w rozmowie, w dyskusji czy w komentarzu potem już coraz trudniej jest zapanować. Oni się rozpędzają. Jeżeli im się nie mówi, że stop, że ta rozmowa nie może tak wyglądać, to oni po prostu nie widzą sami, gdzie jest koniec. Nie widzą końca przyzwoitości, zasad czy jakiejś kultury. Także to jest niebezpieczne bardzo. To jest niebezpieczne, to jest dziwne i to jest takie znamiona tego naszego czasu. Ale też zauważyłem, że tutaj pewne prorocze przewidywania z twojej strony też tutaj wyszły. Nie? Bo jak popatrzymy sobie choćby na tytuły waszych płyt, no nie? I mamy tutaj Ziemia jest płaska, czyli tych płaskoziemców, którzy teraz się mocno ujawnili. Wszyscy przeciwko wszystkim. Prawo do bycia idiotą. Czyli kłamstwo to nowa prawda. No to jest taki opis tej rzeczywistości tej internetowej. No wiesz, no tak się zdarza, że to pasuje. Nigdy nie było naszym zamiarem, wiesz, myślenie o tym, co będzie kiedyś, nie? Ziemia jest płaska to jest o tyle śmieszne, że w latach 80. ja zrobiłem takie ulotki na zasadzie kompletnej kpiny i żartu. Ulotka miała treść mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, ale treść była taka, żeby nie wierzcie tym kłamstwom, że Ziemia jest okrągła, zobaczcie, przecież widać, że jest płaska. No, po prostu to był taki... Tak, cyniczny żarcik, który wydawał mi się wtedy bardzo, bardzo zabawny. Nigdy nie w ogóle nie przypuszczałem, że w dobie dostępu do wiedzy w każdej sekundzie takie coś wyjdzie jeszcze kiedyś, że ludzie rzeczywiście będą wierzyć, że Ziemia jest płaska. To jest w ogóle jakiś totalny odpał. Chociaż wiesz, no też myślę, że to jest tak bardzo mały margines, tylko że bardzo barwny, więc fajnie jest o tym mówić, bo to jest śmieszne. Natomiast ja nigdy w życiu kogoś takiego nie spotkałem i przypuszczam, że nie spotkam i ty tak samo, więc być może jest to jakiś tam, wiesz,
mikroprocent społeczeństwa na całym świecie pewnie, no bo to nie jest zjawisko polskie oczywiście. Ale to jednak jest margines marginesu, także ja bym się tym nie przejmował, aczkolwiek pożartować zawsze można. No, tak jak też wspominałeś, nigdy nie wiemy, co komu tam w głowie siedzi. Może ktoś się wydawać ok, a jak ma możliwość się wypowiedzenia, to powie, ta ziemia, to jednak faktycznie ona jest płaska. No nie? Wiesz, to się okazało choćby w sprawie szczepionek, to, że nigdy nie wiemy, co komu siedzi w głowie. Nagle się okazało, że szczepionki zabijają dzieci, są szkodliwe, zawierają chipy od Billa Gatesa albo jakieś inne rzeczy. No to są po prostu cudowne sytuacje i wprost niewiarygodne, że w XXI wieku ludzie po prostu czymś takim się jarają i są w stanie w to wierzyć, więc no, świat jest zaskakujący w każdym momencie. To prawda. I nikt się nie spodziewał, że ten, wiesz, 2020, czy ten rok, czy to wszystko będzie tak trwać i tak będzie się zmieniać. Ale też chciałem zapytać właśnie o twoje takie postrzeganie tego co się teraz dzieje, bo są takie porównania, że te obecne czasy, te protesty, to trochę sytuacja, jakby wracały czasy komunizmu. No nie? Ja tego nie znam, bo jestem 85. rocznik, więc to już tego nie widziałem. Ty to może jeszcze bardziej pamiętasz. I jak myślisz, to są jakieś uprawomocnione porównania? To są tak inne czasy, to były tak inne realia, że to jak na dzisiaj, to w ogóle absolutnie nie. To nie można tego porównywać. No wtedy, wiesz, strzelali do ludzi, wiesz, w Gdańsku, idących do pracy, no wiesz, był stan wojenny, esbecja prześladowała po prostu, wiesz, wszystkich, którzy próbowali coś powiedzieć na władzę i tak dalej. No dzisiaj jednak można, wolność jest dość powszechna, można mówić, co się chce. Oczywiście władza bardzo nie lubi, jak się krytykuje, szczególnie boi się opozycji, żeby tej władzy nie stracić na rzecz tych drugich, no bo nie wiadomo, co będzie, więc stosuje różne sztuczki, różne naginania prawa i tak dalej, ale to się dzieje nie tylko w Polsce, to jest taki ogólnoświatowy trend, że władza po prostu za wszelką cenę będzie bronić swoich pozycji, będzie do tego używać policji czy tajnych służb, już tak ten świat jest zbudowany, natomiast możemy jedną rzecz porównać do PRL-u, którą ostatnio widzę coraz bardziej wyraźnie i to jest to, że jest pierwszy sekretarz i pierwszy sekretarz po prostu zarządza całym krajem i jemu służą wszystkie organy państwowe. I to jest takie porównanie, też oczywiście nie bezpośrednie, ale jak moim zdaniem widoczne coraz bardziej, że jeden facet po prostu decyduje o wszystkim, co ma się wydarzyć i mu wszystkie te służby państwowe po prostu przychodzą, biją pokłony, co jest niesamowite. I jakby partia władzy jest nietykalna. I to możemy porównać, jakby taki obraz tego wycinka rzeczywistości do tamtych czasów. Rzeczywiście to akurat jest podobne. Z tym, że no z racji tego, że rzeczywiście jest wolność słowa i jest wolność wypowiadania swoich opinii, czy też działalności politycznej innych partii, no bo przecież wszyscy normalnie mogą funkcjonować, no to jakby ten obraz nie jest tak dokładny, bo wtedy była jedna partia rządząca i koniec i miała tam dwóch sojuszników, którzy nie mieli nic do gadania. Natomiast teraz ta opozycja jest realnie trochę nieudolna, trochę bezwładna, trochę bez wiary we własne siły albo po prostu nie potrafiąca polemizować z władzą. Natomiast władza czuje się coraz bardziej pewna siebie, zarozumiała, arogancka i robi co chce. No i to jest troszeczkę bolesne, że mimo tego wszystkiego i tych widocznych takich działań, które są rzeczywiście mocno, bym powiedział, kontrowersyjne, to część społeczeństwa uważa, że to jest okej. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę PRL, to część społeczeństwa też uważało, że Jaruzelski ma rację. Także to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, a już szczególnie odnoszenie się do tamtego okresu jest moim zdaniem uprawnione tylko i wyłącznie w takich właśnie wąskich obszarach, że coś możemy porównać, ale na pewno nie całego obrazu.
A telewizja ta obecna, TVP? Oj, no wiesz, telewizja, to, że telewizja uprawia propagandę taką prorządową, jednostronną, mówimy o publicznej oczywiście, to jest po prostu moim zdaniem skandal, że w ten sposób to się odbywa, że oni sobie przejęli i zrobili telewizję partyjną z tego. Natomiast no, wciąż są inne media, więc jakby tutaj to nie jest tak, że to, ta propaganda sączy się i nie ma żadnego innego punktu odniesienia, tak jak było kiedyś, no bo kiedyś była tylko telewizja rządowa i żadnej innej. Teraz są telewizje publiczne, jest internet, są jakieś inne media i po prostu no, gdzieś tam można się do tego odnosić. Także różnica jest, aczkolwiek sposób działania tej telewizji publicznej i sposób przedstawiania tej swojej propagandy, to myślę, że wzorce mają podpatrzone z dawnych czasów. Jakieś wytyczne może gdzieś tam zostały na zakurzonych kartkach. Bo dzisiaj, wiesz, a propos tej telewizji, pierwszą rzecz, jak włączyłem rano wiadomości, to TVN24 i prasówka z wywiadu z tobą, Deserter. No nie, to pierwsza jaka informacja, jaka dzisiaj do mnie dotarła. I tak się zastanawiam, bo też wspominałem, że taki jesteś rozchwytywany, czy ta jakieś media tutaj, typu TVP też się odzywały, to jakiś komentarz? Środki tam z Ekspresu czy coś? Nie. Takie wiesz, tam tego typu sytuacje nie. Tam była jakaś propozycja z TVP Kultura, którą odrzuciliśmy. Wiesz, no to jest taka sytuacja wyjątkowa. Wychodzi płyta, na rynku nie za bardzo coś się dzieje, wokół tylko napierdzielanka polityczna, więc jakby taką odskocznią trochę, a jednocześnie nawiązaniem jest nowa płyta Desertera. To się zdarza bardzo rzadko, więc ta kumulacja tych, wiesz, tego zainteresowania zespołem w jednym momencie jest bardzo, bardzo widoczna, ale mogę cię zapewnić, że za tydzień czy za dwa już nikt się nie zająknie. Także wiesz, nie jesteśmy zespołem celebrytów, których media śledzą, co, jaką kto sobie torebkę kupił czy szminkę, więc raczej po tym wydaniu płyty sprawa wróci do normy, czyli będzie cisza. Wspominaliśmy też trochę o tych dyskusjach i że te teksty też prowokują dyskusję i to nawet wrzucaliście chyba ostatnio na Facebooku, że tam na stronie Teraz Roka jest taka dość burzliwa dyskusja po publikacji tam wideo do Dzień Dobry, Dzień Zły. I taki ciekawy komentarz mi tam w głowie wybrzmiał. Co za koniunkturalizm? To ręce opadają, wiesz, bo zarzut, że się zespół zajął jakąś ważną sprawą, zwłaszcza, że próbowałem sobie przypomnieć, czy ten temat funkcjonuje w polskiej sztuce, szczególnie w muzyce. I znalazłem tylko jeden taki przykład. Kilka lat przed śmiercią Kora nagrała, zdaje się, piosenkę o swoich doświadczeniach z molestowaniem. I powiem szczerze, że ten temat, owszem, w jakiś taki bardzo tam ogólny, że tam ktoś kościoła nie lubi czy coś, no to tam się przewija, nie? Ale piosenka Dzień Dobry, Dzień Zły nie jest o tym, czy lubimy kościół, czy nie lubimy, tylko o tym, co się tam wydarzyło, co się tam dzieje. I to jest tekst, to, bo też były takie zarzuty, czemu nie piszecie o muzułmanach, Żydach albo o Polańskim, nie? Czy coś w jakieś tego typu rzeczy. No więc tam w tym tekście ani nie pada żadne słowo o wyznaniu, ani nie pada słowo ksiądz, więc można sobie jakby wpisać w ten tekst różne konteksty. Natomiast wyraźnie ten tekst zauważa pewien system bezkarności, no bo po prostu ta piosenka jest tak naprawdę o dramacie ofiar i o tym, że oprawcy są bezkarni. Nie rozumiem, z czym tu można polemizować, czy nad czym tutaj debatować. Jaki koniunkturalizm? No wiesz, no mógłbym powiedzieć takiemu, dobra, to napisz coś lepiej, no ale nie sądzę, żeby tam ktoś potrafił napisać cokolwiek. O jedną rzecz jeszcze muszę cię zapytać. W pewnym momencie wsparliście strajk kobiet, no nie? Pojawił się ten post wspierający strajk kobiet i pojawiły się takie przedziwne komentarze, których nie mogłem jakby zrozumieć, że Deserter skumał się z lewactwem, no nie? Czy Deserter zaczął być polityczny, a kiedyś nie był na przykład, no nie? Że to już nie ten Deserter, co kiedyś, nie? Tak na to patrzę i myślę, to jest taki też powód do żartów. Czasami ze znajomymi sobie żartujemy, że nagle opinia publiczna po 39 latach dowiedziała się, o czym śpiewa zespół Deserter,
a stare panki po prostu nagle przeczytały jakiś tekst, nie? I czy też właściwie nie tekst, tylko jeden komunikat. I słuchając wcześniej wielu płyt, nie zauważyli, o czym ten zespół śpiewa. No, więc to jest dość zabawne, ale z drugiej strony jest przerażające, bo... To jest strasznie smutne, to jest dla mnie. Tak, smutne, smutne, bo wiesz, bo to świadczy o tym, jak bardzo po prostu często się bezmyślnie podchodzi do odbioru sztuki chociażby, czyli no się jest konsumentem, konsumuje się, fajnie grają tam, dobra, nieważne co tam śpiewają, ale nóżka tupie, to jest fajnie. No i przychodzi taki moment, kiedy zespół nie śpiewa skomplikowanej piosenki, tylko zamieszcza jeden rysunek, a wiadomo, dzisiaj kultura obrazkowa to podstawa, więc rysunek nagle robi zamieszanie. Ale jak to? No wiesz, a ja myślałem, że oni co innego, nie? A tu patrzę, taki rysunek jest. No wiesz, po prostu zadziwiające. No i w pewnym momencie też, tak jak powiedziałeś, smutne, no bo wiesz, no są takie zarzuty tam, że no że kiedyś punk rock nie był polityczny, a teraz to o, jak się w politykę bawią. No to ja mogę zacytować jedną z pierwszych piosenek. Nadchodzi komunistyczny poranek, czerwoni rodacy idą do pracy, ci co nie chcieli pracować w systemie gryzą teraz komunistyczną ziemię. No i to była piosenka po prostu 100% polityczna. Pochodzi z roku 81. No i co? I oni nie wiedzą, że zespół śpiewa takie piosenki? No wiesz, no po prostu jesteśmy zespołem, który zawsze jest przeciwko opresji władzy. Nieważne, jaka ta władza ma kolor i jakie symbole używa aktualnie. To powiem ci, że to mi nie daje spokoju, że tak można po prostu to źle interpretować, nie? Że traktować, wiesz, punk rocka jako taką muzykę, która jest tylko muzyką, nie? Ale wiesz co, bo to jest chyba też taka szersza sprawa, czyli w podatności na manipulacje i podatności na te polityczne rozgrywki, bo ten światek punkowy był w pewnym, był taki okres, że on był troszeczkę jakby niepodatny. No, no było takie, wiesz, powiedzenie tam nie wierzyć politykom, politycy kłamią, to i tak dalej. Ci ludzie jakoś to tam byli w stanie do pewnego momentu jakby przyjąć za własne. Natomiast od czasu tej wielkiej napierdzielanki w Polsce, czyli od katastrofy smoleńskiej, zauważyłem, że część ludzi bardzo, ale to bardzo zaczęła chłonąć propagandę jednej czy drugiej strony, ale szczególnie tej drugiej, czyli tej, która obecnie rządzi, bo ta propaganda jest bardzo, bardzo skuteczna i przeprowadzana w sposób, bym powiedział, perfekcyjny. Są w stanie wykręcić kota ogonem na każdy temat, są w stanie każde kłamstwo jako prawdę przedstawić i robią to naprawdę super, dobrze, w sensie nie dobrze, że tak robią, tylko potrafią to zrobić dobrze. Czyli mają ten PR obcykany naprawdę niesamowicie. Są w stanie właściwie na każdego znaleźć jakieś oczerniające rzeczy i je w sposób bezwzględny publikować, mówić, bez żadnej krępacji, zmrużenia okiem. Nawet jeżeli przegrają potem w sądzie za rok czy dwa, to już i tak nikogo to nie obchodzi, no bo oni swoje zrobili. I zadziwiające jest, że ludzie, którzy zawsze, tutaj mówię o tym środowisku punkowym, takim tym właśnie konserwatywnym. Ludzie, którzy wydawaliby się odporni na tego typu manipulacje, nagle ten płaszczyk ochronny im się rozpuścił, spadł i wchłonęli jak gąbka całe to po prostu, całą tą truciznę. No i stali się oczywiście potem nosicielami, więc no i roznoszą to na lewo i prawo. No i czy tą szczepionką na to będzie właśnie nowa płyta Dezertera? No wiesz, byłoby świetnie, gdyby tak było, natomiast myślę, że tych już straconych nie odzyskamy, bo to wiesz, no kolejnie nasze się starzeje, prawda, więc jesteśmy coraz starsi, a ludzie na starość dziwacznieją często, więc nie sądzę, żeby ktoś, kto już zdziwaczał nagle się odwróciło i żeby mu się to dziwactwo jego zmniejszyło. Także nie sądzę na to, żeby kogoś tutaj nawrócić. Natomiast mam nadzieję, że ta płyta zatrzyma w naszym gronie parę osób, które ewentualnie mogłyby
gdzieś tam pobłądzić, w cudzysłowie oczywiście. Zatrzymałem po prostu choćby dlatego, że jest to kawałek, nieskromnie przyznam, no, dobrej muzyki, bo ta płyta, tak, ja jestem z niej bardzo zadowolony, bo ona dobrze brzmi, są dobre kompozycje, są dobrze napisane teksty, ma ładną okładkę, no właściwie nie ma tam takiego momentu, do którego można by się przyczepić od strony takiej czysto artystycznej, prawda? No jest krótka, więc jakby to też był taki, to było takie nasze przemyślenie, że bierzemy tylko to, co nam się na pewno bardzo podoba i jesteśmy do tego przekonani. Nie wysilamy się na jakieś, na siłę, żeby przedłużać, tylko po prostu zróbmy to, co jesteśmy pewni, że to jest dobre i nagrajmy. No i tak wyszło, że to jest pół godziny po prostu takiego porządnego walca. Dzięki wielkie, miłego dnia i powodzenia. I jeszcze raz gratulacje, bardzo dobrej płyty. Cieszę się, dzięki bardzo. Cześć.